Magda Żakowska, dobry wieczór Państwu. Początek kolejnego tygodnia płynie pod znakiem słonecznej, ciepłej, ale dość wietrznej pogody. A takie warunki zapewni wyż, którego centrum znad Białorusi przemieści się teraz nad Bałkany. Z południa nadal płynąć będzie bardzo ciepłe i suche powietrze. W nocy w regionie nieliczne obłoki na niebie i będzie to cieplejsze od poprzedniej nocy, bo proszę spojrzeć, nawet nad ranem temperatura nie spadnie poniżej 9 lub 8 stopni. Powieje niestety chwilami silniej porywiście z południowego zachodu. Porywy wiatru mogą osiągać prędkość 30 lub 40 km na godzinę. Wietrznie będzie też jutro. Nadal ten południowo-zachodni wiatr może być dokuczliwy i nieco obniży temperaturę odczuwalną, a temperatura będzie wysoka. Jutro w regionie 16 lub 17 stopni. Do tego niewiele chmur na niebie. Taka pogoda przeważać będzie też w kraju, bo w nocy nieliczne pierzaste cirrusy na niebie, a na południowym wschodzie nawet bezchmurne niebo w nocy i nad ranem. Ranek najcieplejszy na zachodzie, tu nawet 11 stopni w Zielonej Górze, 12 w Szczecinie. W centrum temperatura spadać będzie do 9 lub 8 stopni. Najniższe wartości nad ranem będą na wschodzie, tu około 5, a lokalnie 4 stopnie pokażą termometry. No i wszędzie dokuczać będzie południowo-zachodni wiatr, osiągający w porywach prędkość do 55 km na godzinę. Jutro pogoda niewiele się zmieni. Otóż dużo słońca, na krańcach południowo-wschodnich bezchmurne niebo, a na pozostałym obszarze prześwitujące chmury piętra wysokiego. No i bardzo ciepło. Na wschodzie 15-16 stopni, w centrum od 16 do 18, a na krańcach zachodnich do 19 stopni. Tak uczciwy będzie południowo-zachodni wiatr, ten nadal może być porywisty. W kolejnych dniach dużo słońca i cały czas termometry pokażą kilkanaście stopni. Do zobaczenia.